Hej, cześć, witajcie ludziska w kolejnym odcinku z Robloxa i dzisiaj gramy sobie w Moon Tycoon, ale się pięknie zrymowała nazwa. O co tutaj chodzi w tym trybie? Będziemy sobie dzisiaj budować nasz statek albo bazę w kosmos. Tak więc zobaczmy, co tutaj się robi na sam start. Musimy sobie kupić na pewno jakieś rzeczy, czyli kupić sobie mine, czyli chyba jakąś koparkę. O, tutaj się ona zrobiła. I żeby zdobywać pieniądze, muszę klikać, a to idzie do tego, do teleportera jakiegoś, jakieś takie kawałki. I dopiero możemy kupować kolejne rzeczy, które będą nam dawały pieniądze. Ej, mam nadzieję, że ty mnie nie będziesz bił. Ej, typy, nie bij mnie. Kolego. No kolego, ej, no ja chcę tutaj tylko pobudować. Ja nie walczę z tobą. No, czemu on mnie zabił? Jakim prawem on tutaj wszedł? Co tutaj się wydarzyło? O kurde, ale statek ktoś tu zrobił dobry. Wow, komuś tu wyszło. Ale trochę na minus jest to, że no niestety, każdy jest w innym zespole, jak zauważycie na górze, nade mną. I właśnie o to tutaj chodzi. O, jeden klocek wypadł. Żeby nieprzerwanie klikać i niech to się dodaje. Jeżeli będę miał jakieś problemy z mikrofonem podczas tego odcinka, to bardzo przepraszam, ale nie wiem, co się wciąż takiego dzieje, że Roblox mi coś robi i powoduje, że Adobe Audition mi tak średnio działa, czyli program od mikrofonu, od efektów mikrofonu robionych na żywo. Dobra, nieważne, w sumie tam ci mają fajne bazy, tylko że wszystkie wyglądają tak samo. Nie da się odróżnić za bardzo, czyli kolorystycznie. O Jezu, co się stało z jego bazą? On poszedł z serwera? Chyba tak. Gemini. Jednego typa nie ma. Czyli nie jest taki pełny ten serwer. Dobrze, mamy już trochę pieniążków. Czy coś mogę kupić? Moondrop. Kupmy sobie. O, zrobiło się coś takiego. O, i teraz możemy sobie klikać i jednocześnie tamto będzie wypuszczać te klocki i będziemy dostawać więcej pieniędzy. Bardzo dobrze. Możemy jeszcze kolejny kupić za 250, więc zaraz to zrobimy. Ale bardzo fajna sprawa, bo teraz podwoiliśmy sobie tak naprawdę zysk. Klocku, wracaj! Oczywiście my troszkę szybciej klikamy od tego dropera, od tego moondropa, ale no nieważne. Lecą pieniądze, mamy już prawie 200, jeszcze 50 brakuje nam dolarów. I będziemy sobie mogli tutaj kolejnego kupić i wtedy zająć się może czymś innym, co nam się przyda. Okej, już ostatni, no i możemy teraz sobie kupić. Ops, kolejny się buduje. Bardzo dobrze. Teraz tego więcej leci, więc co możemy dalej zrobić? Tutaj po lewej można sobie niby kupić za no, 10 Robuxów i tak dalej, ale ja tego robić nie będę. Coinsy jeszcze jakieś. 1000 za 25, nie. Speeda. A co tutaj jest? A nie, dobra, to nie. Invisibility. Wolę jednak nie. Open Full Shop. Takie coś tutaj sobie zrobił. Jakieś broń, jakiś mini VIP, podwójne kredyty. Dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy i w ogóle. Szczerze nie. Co tutaj po prawej jest? A, to ten sam sklepik. Dom. Czyli mogę sobie kupić jakieś takie rzeczy za kredyty dodatkowe. Czyli nie za te pieniądze, tylko jeszcze za inne kredyty. Ustawienia. O, mogę dodać własną piosenkę. No i zgłoszenie jakichś błędów. Dobrze. A tutaj przecież koło mnie. O, czasem będę z... O Jezu, nie mogę tą ręką wskazać. O, tutaj. O, macie ilość moich pieniędzy. Dopiero teraz to zauważyłem. Mamy tyle dopiero. Czy to są jakieś ściany? Okej, to będzie tylko wyglądać profesjonalniej. I przynajmniej niektóre nie będą wypadały klocki stamtąd. Co dalej mogę kupić? Enhancer. Cokolwiek on mi daje. Tutaj już mamy sporo pieniędzy niestety za te wszystkie inne rzeczy. I chyba naszym celem jest podbicie tamtych planet. Planeta Ziemia, planeta Mars. Jakiś pewnie Saturn, Jowisz i inne takie, już nie pamiętam, z wyglądu tych planet. Ja sobie jeszcze trochę poklikam. Ale wygląda na to, że to nie jest głupi tryb. To jest taki typowy tycoon, gdzie naprawdę zbiera się szybko te pieniądze i postaram się, żeby te pieniądze szybko się dodawały. Widzę, że niektórzy to naprawdę po 100 pieniędzy na sekundę dostają, więc wow, to jest bardzo dużo. Ale tak jak widzicie, inni są bardziej rozbudowani. Mnie zastanawia, co dają te kamienie. Czy mogę je wykopać i to coś da? To w taki sposób.
O, 50 kredytów. Aha, czyli mogę sobie w międzyczasie tak pochodzić i pokopać kolejne złoża. I to wszystko mi daje pod 50 kredytów. Ja nie chcę z tobą walczyć. Nie, 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 typie. Nie, odejdź. Nie mam ochoty. Czy jak ja tutaj wejdę gdzieś, to... No. Dobrze, zabiłem typa. I bardzo ci dobrze za to. Dobra, w takim bądź razie, na czym ja kontynuowałem? Dalej mogę sobie klikać, ale myślę, że sobie kupię do kolejnego dropera. Będzie już ich 3, więc naprawdę to szybko będzie lecieć. Ale fajnie te klocki czasem latają. Wywaliłem daleko te klocki. Trochę ich jest, dobrze. Zatem możemy sobie jeszcze więcej poklikać i zobaczymy, co ten enhancer pomoże. Czy nam zwiększy ilość pieniędzy? Nikt na razie w moją stronę nie idzie. Super. Wow! Wow! Cały samolot się zniszczył. Ciekawe, czy muszą wydawać pieniądze na nowy. O kurde. O, widzę, że nowy gracz tam jest. Tunp4A. No i teraz zacznie swoją zabawę, więc bardzo dobrze. Ej, nie strzelajcie tylko w moją stronę, błagam. Ja wam nic nie zrobiłem, absolutnie. Mam nadzieję, że mnie tutaj zostawią. Oj, trochę się poblokowało, o Jezu. A co tutaj się wydarzyło? Ale dobrze, idą pieniądze. Beam drop, co to jest beam drop? Czy to... To po prostu wygląd? Aha, takie coś. Ale to chyba więcej nie daje mi. Prawda? Chyba więcej nie daje pieniędzy. Mogę się mylić, ale... Nie, to może dawać więcej pieniędzy. Bo idzie jedno co chwilę, na sekundę około. Laser pistol. To chyba na razie mi się nie przyda. Takie bronie nie chcę na razie zbierać w sumie. No to nie będzie jakieś za bardzo przydatne. Enhancer. Za 500 zaraz będzie. To już tylko momencik. Na razie ścian nie będziemy sobie tutaj budować. Bo to się nie przyda. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie zablokuje. Tam już ktoś lata, patrzcie. On chyba doleci do tej planety. Wow. Zaraz ja będę mógł tak latać. Przynajmniej taką mam nadzieję. Enhancer. I czy to coś pomoże? Czy podwoi koszta? Tak! I to bardzo! Patrzcie na to, ile pieniędzy zdobywam nagle. Wow. To jest sporo pieniędzy. Mam już 700. Dobra. To bardzo mi pomogło. Teraz mogę zacząć wydawać pieniążki i to jak chcę. Laser pistol. Czy dostanę po prostu pistolet? A, ot tak. I teraz mogę zacząć strzelać do kogoś. No to nieźle. Ażbym poszedł do tego nowicjusza mimo wszystko i mu trochę poprzeszkadzał. Czego trafię stąd? 100 kredytów dostaję. Ops. Dostałem kolejne kredyty. Za to. O kurczę, no chodź tutaj. Oj, oj, oj. Ale to jest dobra zabawa. I patrzcie, ile pieniędzy mam. Wciąż. Ale mu poprzeszkadzam. No. O Jezu, coś mnie zabiło. O nie. Coś mnie zabiło. O Jezu, to pokazaczyłem trochę. Ups. Ale dobra, pieniążków się nazbierało, to możemy sobie teraz ściany wybudować. I może... Zobaczmy dalej. Co to mi da? Beam drop, kolejny. I kolejny. I zaraz można kolejny kupić. Tak, tak. No już się nazbierało. Idzie bardzo dużo pieniędzy na sekundę. Wow, nie spodziewałem się takiej ilości. Co będziemy mogli kolejne kupić? Na pewno kupimy sobie kolejne ściany. No te wyglądają zacnie, tylko ciekawi mnie, co tutaj będzie w tym miejscu. Czy to jakieś lądowisko, czy coś innego. No widzę, że inni mają też kolejne piętra, także trzecie jeszcze piętro, nawet tak daleko. Ja bym poszedł jeszcze raz do tego typka, tylko jeszcze kupię sobie piętro. Albo sufit, może być. A co to daje? A, to jest chyba winda na górę. Tak, czy nie? Nie, to jest... Aha, to jest taka drabinka.
No to bardzo słabo to widać. Oj, tutaj można sobie kupować takie roboty i tak dalej. Wow, no to super sprawa. Tutaj niech się robi sporo naszych pieniędzy. A ja jeszcze raz pójdę z pistolecikiem, tylko no może na tego samego typka. Bo mnie to ciekawi, jak on zareaguje tym razem. I mam nadzieję, że nie dam się jakoś tak zabić. O tak. Czyli dopóki nie ma ścian, to mogę sobie o tak strzelać w niego. No chodź. Ale jak on robi takie ruchy? O nie, bardzo mi przykro, zabiłem go. Ciekawe, czy za każde trafienie dostaje jakieś właśnie takie punkty. O, już wyszedł. Jakie to jest fajne. Nie, no naprawdę mi się to spodobało, takie coś. No chodź. Aż sobie bym kupił kolejną broń. Bardzo mi przykro. Dobra, wróćmy sobie do naszej bazy może. A ciekawe, czy te mogę tak rozwalać. Ale nie, no to te kamienie to są bezwartościowe w sumie. A patrzcie, on myślał, że poszedłem, prawda? Czy trafiłem go? Kurde, nie trafiłem go chyba. Ja mu nie dam spokoju normalnie. Czekam, aż on do mnie przyjdzie. Mam 5600. Kupię sobie kolejną broń, bo jestem ciekaw. Czy teraz mogę 3 laser kupić sobie? Wow. Weźmy sobie. I zobaczmy, jak on będzie strzelał. A on tak strzela. No nie jest taki zły. Nie wydaje się taki zły. Ale pewnie w bliższym starciu okaże się trochę gorszy. Dlatego chodźmy do niego ponownie. O, jak mi przykro. Ponownie pokonany. I chyba będę mógł kolejną broń sobie kupić. Jakie to jest dobre? Nie, chyba z pistolecika mi się lepiej strzelało. Mimo wszystko. O nie! O nie, on to kupił, on to kupił. Ale zabiłem go, ostatni raz go zabiłem. I teraz będę miał spokój. Dobra, jednak już się załatwił. Już ma pistolecik. Dobry typek, dobry przeciwnik. Ale on to już nigdy nie wejdzie. To jest bardzo duży pozytyw chociaż tego. Beam drop jeszcze jeden kupię, żeby był po prostu. Minigun laser, o kurde. No i co, to, o teraz chciałbyś wbić, co? Czy on wbije? Chyba nie wbije, mam nadzieję, że nie. A ja stąd przecież do niego mogę strzelać. Zabiłem stamtąd, ale jestem dobry. Ale jestem dobry. Astronaut. Aha, to jest po prostu strój pewnie. Tak, teraz mi się zmienia strój. Ale coś ci nie wyszło, typie. Na razie nic więcej nie mogę kupić chyba. Kupię sobie ścianę, żebym miał spokój jak na razie. I oczywiście kolejne piętro. No i dobrze, wiecie co? O, tutaj będę mógł kiedyś wylatywać. I teraz mogę jeszcze w górę pójść. A zobaczmy jeszcze, co tam jest w górę. Ale ta drabinka to słaba jest. Naprawdę nie można się wspinać sensownie. O. Zabiłem typa znowu! Zabiłem go! Nie wierzę.
Ale jestem chamski od tak. Kolejne beam dropy są. O, conveyor, co to da? O. Ej, kolejne mogę tutaj robić takie. Takie rzeczy? Mine. Dobra, czyli teraz mogę ja znowu niby sobie poklikać. No i pytanie, dokąd to dojdzie? A przynajmniej co się z tym stanie po chwili? Oj, zniknęło. Ojoj. To kupię sobie na pewno takie ścianki, żeby to było łatwiejsze. Mega Moon Drop? No to, to mi wspomoże. To będę mógł większe pieniądze zdobywać. Widzę, że tutaj jeszcze więcej tych Beam Dropów, Moon Dropów. Wow. Kolejne takie. Ale kupmy sobie ten najtańszy, bo już możemy właśnie w tym momencie. I niech mi pomaga. Czyli to po prostu dotąd musi dojść. Najwyraźniej. No to będzie sporo pieniędzy. Czy jest ten upgrader taki fajny? Czy dopiero jak sobie kupię te wszystkie? Chyba jak kupię dopiero te wszystkie. Jeszcze jeden raz muszę to zrobić, naprawdę. Ja jestem mistrzem w tę grę! Ja jestem głupim mistrzem w tę grę! Ja jestem mistrzem w tego tajkuna, no naprawdę. Dobra. Tak więc on sobie stoi znowu. Pewnie mu nic nie zrobię. No pewnie, że nie. Dobra, ja mam pomysł, że wrócimy, jak będziemy mieć naprawdę sporo pieniędzy i będziemy mogli sobie dalej rzeczy nowe kupować. Okej, sytuacja wygląda tak, że uzbierałem już 17 tysięcy monet, więc na pewno sobie kupię jeszcze. A wiecie co, na razie Moondropa nie będę kupował, bo jest ich już naprawdę sporo, a jakiegoś wielkiego przerostu pieniężnego niestety nie widziałem. Ściany nie kupię, ale coś, co mnie jeszcze jedno zaciekawiło, mianowicie Spacecraft. O, mogę tym latać? Na pewno. O Jezu. Jak tym się lata? Tak, chyba jeszcze raz może? Spróbujmy. Niech się pojawi jeszcze raz. Halo. Klik. O, dobra, muszę kliknąć. A mogę jeszcze raz? Mogę. Dobra, w razie czego. Okej. Click steer ship, czyli żebym wybrał kierunek. Turn off. Faster, slower. Dobra, jedźmy. Okej. Wow, wow. Mogę bardzo wolniutko. Okej, czyli takie buty. Czyli takie buty. Wow. Czym ja mogłem ten? F. O Jezu! Gdzie ja jestem? O nie, spadłem! O nie, wypadłem kompletnie za mapę! O Jezu, zabiłem się, ale jestem najlepszym graczem. Ale pojawiłem się po raz kolejny, kurczę! Nawet się ciekawie tym lata, tylko że bezcelowe to było. Ale mogę jeszcze strój chyba robota kupić sobie, prawda? Oj, na razie nie mogę, ale jeszcze raz sobie polatajmy. Ostatni raz. I zobaczymy, co tym razem mi się uda. Dobra, Y. Wylećmy. O, patrzcie, kogo tutaj mamy. Ale on się laguje, on się ostro laguje. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Czy wlecę w niego, czy go zniszczę? Czy go zniszczyłem? Jezu Chryste! Co się wydarzyło? Pojawiłem się w czyjejś bazie. O kurde, zepsułem całą grę. Normalnie, ale jajca. O. Okej. Super, niesamowicie. Kurde, ktoś mi też tak wleciał, ale jaja. Ale dobra, słuchajcie ludziska, myślę, że tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Jezu, ile się tam dzieje rzeczy. Mam nadzieję, że Moon Tycoon wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapki, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie subskrypcje, a będę wiedział, czy chcecie jeszcze, żebym powrócił do tego trybu na drugi odcineczek. Trzymajcie się, hej hej.